Białostockie Centrum Onkologii od kilku lat bierze udział w corocznie organizowanej na świecie w listopadzie społecznej akcji Movember. Nazwa pochodzi od angielskich słów mustache, czyli wąsy, i November, czyli listopad. Celem akcji jest profilaktyka raka prostaty i jąder. Symbolem wydarzenia są wąsy. Wicedyrektor Białostockiego Centrum Onkologii do spraw lecznictwa dr Dorota Kasberuk przypomniała, że celem tej akcji, którą szpital prowadzi pod hasłem Męski Listopad, jest zachęcanie panów do badań profilaktyki nowotworów męskich, takich jak na przykład rak prostaty czy jądra. Już po raz trzeci Białostockie Centrum Onkologii podjęło inicjatywę zachęcenia pacjentów do badań profilaktycznych. Badamy PSA, czyli taki marker z krwi, który koreluje w 80% z rozwojem choroby nowotworowej. My, onkolodzy, wiemy, że statystyki nie są dobre, że pomimo rozwoju nowych technik leczenia zachorowań na raka gruczołu krokowego jest coraz więcej i pacjenci zgłaszają się za późno. Dlatego postanowiliśmy, wzorem tego, co się dzieje na świecie, bo już od wielu lat listopad został przyjęty jako miesiąc profilaktyki nowotworów męskich. Wiemy, że październik to jest taki miesiąc, w którym panie zachęcają się nawzajem do tego, żeby badać piersi, a listopad jest takim miesiącem, kiedy zwracamy się szczególnie w stronę panów i zachęcamy ich w różny sposób. Podjęliśmy taką inicjatywę, żeby przyjść i zgolić brody, wąsy, żeby zwrócić uwagę panom, bo jest to troszkę zabawne, mamy nadzieję, że wzbudza uśmiech na twarzy, ale też zapali taką lampkę, że może jednak się zbadam, bo rzeczywiście tego nie robiłem. W ubiegłym roku przebadaliśmy 400 pacjentów, a w tym roku już 800. Także zainteresowanie jest ogromne i bardzo się cieszymy, że panowie przychodzą, bo przełamują taką niechęć, często wstyd, strach. Naprawdę, im wcześniej rozpoznamy chorobę nowotworową, tym więcej my, onkolodzy, wspólnie z pacjentami mamy sukcesów. Ratujemy życie. Krótka rozmowa i badanie urologiczne przez lekarza urologa naprawdę nie jest straszne. Niestety nowotwory nie bolą, one przebiegają bezobjawowo, a jeżeli ten ból się pojawia, to jest to późny objaw, który powoduje, że stopień zaawansowania choroby jest już dość znaczny i urolodzy nie mają już często szansy na leczenie czy wyleczenie takiego nowotworu. Dr Mariusz Ciemerych ocenił, że coraz więcej panów zgłasza się na badania w poradni urologicznej. Coraz więcej panów na szczęście zgłasza się do poradni urologicznej w tym roku. Czyli od stycznia do tego dzisiejszego dnia w poradni urologicznej Białostockiego Centrum Onkologii przyjęliśmy około 8,5 tysiąca panów, z czego 4 tysiące to były konsultacje spowodowane zaburzeniami mikcji, częstszym oddawaniem moczu, jak również około 2,5 tysiąca pacjentów to byli chorzy na raka gruczołu krokowego, czyli to są te dwie jednostki chorobowe, które panom przynoszą jakby największy kłopot i dyskomfort w ciągu dnia. Operacji z powodu raka gruczołu krokowego w tym roku wykonaliśmy już około 110, w tamtym roku było około 80, także również ta ilość operacji rok do roku się zwiększa. Do badań zachęcał także marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Profilaktyka jest bardzo ważna, nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak istotne jest wczesne wykrycie jakichkolwiek zmian bądź w ogóle już choroby. Ja jako marszałek województwa podlaskiego już od samego początku tej akcji, którą realizuje Białostockie Centrum Onkologii, włączam się, tak żeby faktycznie propagować tą kwestię badań, które są bardzo istotne. Też już mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że nie ma się czego wstydzić, że panowie powinni się badać. Sam zostałem zbadany, nie w listopadzie, trochę wcześniej, miesiąc temu, ale musimy zachęcać, bo wiemy, że to jest bardzo potrzebne i że tych badań powinno być jeszcze więcej, bo i tych przypadków cały czas jest więcej. Dlatego powinniśmy dbać nie tylko o kobiety, ale też i o mężczyzn. Oczywiście kobiety są bardzo ważne, ale my mężczyźni też jesteśmy głowami rodzin, ojcami i powinniśmy nie tylko to robić dla własnego zdrowia, ale też i dla poczucia bezpieczeństwa naszych rodzin. Męskiemu listopadowi towarzyszy również hasło Szybcy i zdrowi. Jak tłumaczy polski kierowca, pilot rajdowy i ambasador akcji Jarosław Kasberuk, szybcy, bo szybko reagujemy, zdrowi, bo reagujemy. Za chwilę będę się tutaj pięknie przygalał i zostaną same wąsy. Symbol tego miesiąca. Akcja od kilku lat, to jest kolejna edycja.
golimy bródkę, zostawiamy wąsy. Symbol badań, symbol profilaktyki męskiej, symbol tak naprawdę tego, że trzeba wziąć się czasem w karby i zrobić te badania. Jestem po 50, chociaż jeszcze ciągle czynnym zawodnikiem. Można. I wiem, jak bardzo jest potrzebne to zdrowie i takie żelazne zdrowie. Te badania powinny być regularne, powinny się odbywać raz w roku, jeśli to jest możliwe, w moim wieku. Ambasadorem tej akcji, ponieważ idea jest naprawdę słuszna i powinna przyświecać każdemu mężczyźnie, a także czasem rodzinie, która potrafi dać tego tak zwanego kopniaka i wysłać na badania. Ponadto to, co mamy na plecach, szybcy i zdrowi napis, to jest hasło, które wymyśliliśmy kilka lat temu i tak jak powiedziałem wcześniej, szybcy, bo podejmujemy te działania szybko i nie stopujemy nigdzie, no i zdrowi oczywiście, bo się badamy, a jak badamy się, to wcześniej wykrywamy. I potem jest szansa na to, żeby zawalczyć. My mamy tak zwanego Pietra zawsze, jak idziemy na badania. To takie męskie, można powiedzieć, że to takie męskie i trochę niemęskie, bo tutaj wszędzie wystawiamy klatę i mówimy, niczego się nie boimy, ale na badania nam trudno się zdecydować. Myślę, że w głowie najczęściej jest to, co z tyłu, żeby broń Boże niczego nam nie wykryli i nie znaleźli. Ale z drugiej strony oczywiście chcemy być zdrowi. To są takie dwa dylematy, które trzeba gdzieś tam wypośrodkować, znaleźć ten czas i te badania i tą ochronę siebie podjąć. Jak co roku panowie, którzy chcą promować akcję, ogolili swoje brody, pozostawiając jedynie zarost tuż pod nosem. Według badań rak jądra jest najczęściej występującym nowotworem wśród mężczyzn w wieku od 20 do 44 lat. Stanowi on aż 25% zachorowań na nowotwory w tej grupie wiekowej.